Dziś zaczynamy od coraz mniejszych kolejek do operacji zaćmy. Dzięki dodatkowym pieniądzom z Narodowego Funduszu Zdrowia podkarpackie szpitale zwiększyły liczbę zabiegów i nadrabiają zaległości związane z limitowaniem świadczeń. Tak jest na przykład w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie, gdzie jeszcze rok temu kolejka była gigantyczna. Jeszcze dwa lata temu w kolejce na operację zaćmy w tym rzeszowskim szpitalu czekało, choć trudno w to uwierzyć, 8,5 tysiąca osób. Kolejne albo próbowały ją ominąć, co możliwe było tylko w sytuacji uznania konkretnego przypadku za pilny, albo cierpliwie czekały. Czasem ponad dwa lata. Teraz sytuacja się zmieniła. W chwili obecnej bierzemy, można powiedzieć kolokwialnie, pacjentów w zasadzie w ciągu 2 miesięcy od momentu zapisu, 2 do 3 miesięcy, wyłączając oczywiście przypadki pilne, które operowane są od ręki i weryfikacja jest od razu po przyjściu pacjenta z skierowaniem od lekarza. Dla pacjentów to bardzo ważne, bo przyspieszenie terminu operacji czasem o kilka miesięcy to wielka szansa na pokonanie czasem sporych ograniczeń związanych z coraz gorszym widzeniem. W lutym miałam operację tutaj też na prawe oko i w tych miesiącach zmieściłam się, że mam dzisiaj już na drugie, na lewe oko. No jest to uciążliwe, no bo nie widać. No, człowiek nie może widzieć dobrze. Cieszę się, bo pracuję, utrudniało mi to życie. Widzę słabiej, mam nadzieję, że będzie lepiej. Miałam wstępny termin na styczeń 2018, dzisiaj mamy wrzesień, no więc na pewno szybciej. To efekt intensywnej pracy lekarzy i bloku operacyjnego, który teraz pracuje na dwie zmiany, ale też dodatkowych pieniędzy z NFZ-u, które pozwalają na wykonywanie większej liczby operacji, za które szpital dostanie pieniądze. W sumie podkarpacki NFZ do końca roku podzieli aż 9 milionów złotych właśnie na zaćmę i ortopedyczne operacje wszczepiania endoprotez, bo tu kolejki od lat są największe. Jeżeli mamy zielone światło i pieniążki na to i mamy informację z dyrekcji, że należy robić więcej, to staramy się tą ilość zabiegów zwiększać. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, żeby, że tak powiem, wszystko było według standardów wykonane. Tłoczno jest i na oddziale, i w przyszpitalnej przychodni, gdzie codziennie trwają kwalifikacje do kolejnych zabiegów. 7 dni przed operacją stosuje pani te krople, które pani napisze na recepcie, do oka prawego. Danuta Wąsik przyjechała do Rzeszowa na operację z zadębicy. Dziś lekarze zlikwidują zaćmę prawego oka, a przed nią podobny zabieg lewego. Obiecywali mi, że na drugi rok, że zapiszą mnie na drugi rok. Na tą pierwszą operację, tą dzisiejszą, też pani krótko czekała? Też. Krótko, miesiąc czasu. Dla pacjentów takie terminy w wielu przypadkach są zaskoczeniem. A mogłoby być jeszcze lepiej, gdyby blok operacyjny, podobnie jak cały oddział i przyszpitalna przychodnia, były większe. Bardzo ważne dla skrócenia kolejki jest też systematyczna weryfikacja osób, które wcześniej rejestrowały się na zapas. Teraz jest ich ciągle sporo, ale jeśli nie ma ograniczeń widzenia, nie ma też wskazań do zabiegów.